No to lecimy z tematem. Program CC2, czyli Święty Jerzy, w ramach drugiego półfinału mistrzostw, halowych mistrzostw Polski młodych jeźdźców. Wjazd na linię środkową. Starałam się jechać jak najodważniej do przodu, żeby damie nie przyszło do głowy zatrzymać się wcześniej. No i zatrzymanie było naprawdę całkiem dobre. Ruszenie było przez jeden krok z tempa, ale i tak było dużo lepsze niż wczoraj. No i ten kurs na linii środkowej mógłby być trochę lepszy. Miałam zadanie wyjeżdżać narożniki i rzeczywiście te narożniki zaczęły mi w miarę wychodzić, chociaż powinnam trochę skrócić wodze. Przekąt na wkółsie pośrednim. No z tej perspektywy to niewiele widać, ale ten kurs, jak na kurs pośredni, był taki zupełnie w porządku. Krótka ściana, moment na zebranie energii, wyjechanie narożnika i łopatka w lewo, której nie było. W sensie kobuł był zgięty, ale łopatka była, no zdecydowanie kąt był za mały. Koń w łopatce powinien iść po trzech śladach, ona właściwie szła po prostu po ścianie. I ciąg, my się ściągami nie lubimy za bardzo, ale ten ciąg był naprawdę przyzwoity. Wyjechanie narożnika, skumulowanie energii i kłus wyciągnięty, który po raz pierwszy chyba ever udało nam się przejechać naprawdę ładnie od początku do końca bez utrat energii pod koniec przekątnej. Z czym zazwyczaj mamy problem, bo robimy jedną połowę przekątnej pierwszą bardzo ładnie, a potem troszeczkę nam się rozpada wszystko. No i teraz łopatka w prawo, tutaj udało mi się utrzymać naprawdę ładny kłus, z czego jestem bardzo zadowolona. Ona po tym kłusie wyciągniętym naprawdę się podniosła przodem, jeszcze bardziej otworzyła łopatkę i to naprawdę było w porządku. I ciągi w prawo są naszą najsłabszą stroną, więc był troszkę opadnięty. No i to przejście do stępa ze względu na to, że miałam problem z tym, żeby dojechać do linii środkowej wystarczająco wcześnie tym ciągiem, to zostało nam mało miejsca na przejście do stępa i ono było takie rzucone. Mam z kobyłem taki problem, że ona mi się troszkę zatyka w stępie zebranym, więc dzisiaj jechałam ten stęp bardzo mocno do przodu, bo wczoraj był taki ledwo idący. No i on był zdecydowanie za szybki jak na stęp zebrany. Zbyt szybki, zbyt obszerny. Piruety w stępie to jest według mnie absolutnie najgorszy element ujeżdżeniowy po prostu na świecie. Bardzo się z piruetami w stępie nie lubię i wiem, że nie ja jedyna, ale tutaj oba były w miarę w porządku, mogłyby być aktywniejsze zadem i mogło być więcej zgięcia. Stęp wyciągnięty, no z tej perspektywy nie widać za bardzo, ale stęp był w porządku. Kobyła ma naprawdę bardzo, bardzo dobry stęp wyciągnięty, więc to jest taki nasze miejsce na zbieranie punktów. No i dojechanie do ściany, wrócenie do stępa zebranego i zagalopowanie. Zagalopowanie mogło być bardziej wyniosłe, mogło być bardziej okrągłe. Tak samo jak galop na tej krótkiej ścianie. Znowu powinnam skrócić wodze. No i ciąg. Ten ciąg był naprawdę dobry, z tego ciągu jestem zadowolona. No ale zmiana była usztywniona i skoczona dwiema nogami. I ciągi w prawo, no w ciągach w prawo znowu mamy usztywnienie i utratę takiej płynności. Ta zmiana była równa, ale była taka dziwna trochę, nie wiem co tam się wydarzyło, chyba się kobyle trochę nogi poplątały. No i jedno miejsce, w którym bardzo mocno potraciłeś punkty, czyli pierwszy półpiruet, ona mi się tam chciała zatrzymać, ja ją jakoś tego wyjechałam, ale półpiruet był brzydki, sztywny i ogólnie fujka. I ta zmiana teraz była skoczona zadnimi nogami, co jest błędem. Skoczona, czyli obie nogi skoczyły w jednym miejscu. Ten półpiruet był dużo lepszy. Z tego półpiruetu jestem naprawdę zadowolona. Samo wyjście z niego mogło być płynniejsze, ale naprawdę ten piruet był dobry. I ta zmiana już była równa. Teraz wyjeżdżamy narożnik znowu i jedziemy na zmiany co 4. No, zmiany u dami są takie troszkę płaskie. Wiadomo, że im lepszy galop, tym lepsza zmiana. Ten galop tutaj był po prostu płaski. Płaski, czyli koń niewystarczająco podnosił się przodem i opuszczał zadem. Teraz zmiany co 3. Przy czym te zmiany co 3 też znowu nie były jakieś wybitne, ale wszystkie były równe i czyste. Z czego jeden sędzia dał nam za nie 5. Pozostali 7. Nie wiem czemu.
Może nie zauważył, że wszystkie były czyste, może gdzieś wydawało mu się, że była zmiana spóźniona. Narożnik i galop wyciągnięty. W galopie wyciągniętym miałyśmy bardzo dobre wyjście w ten galop, bo widzicie, że ona nie tylko pognała do przodu, ale też uniosła się tym przodem, jak taka startująca rakieta. No, ale niestety nie dojechałyśmy do końca. Od połowy przekątnej dama się trochę zatkała i musiałam ją mocno aktywować, żeby szła do przodu, i to niewiele dało. I tutaj ona zaczęła mi się zatrzymywać troszeczkę wcześniej niż chciałam, więc te dwa ostatnie kroki były takie przesunięte. No i koniec. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego przejazdu. Jak? No tym razem w lewo nie było, ale w prawo była piękna. Jesteś super koni, Gramcinko. Spóźniłam się tą zmianę pod gazu? Coś mi mówiła, że tak. Tak daleko odsunąć? No to jest wszystko w porządku.